Czy zmuszenie ofiary gwałtu do urodzenia dziecka jest sprawą rządu? W internecie krąży taki slang, że Polska jest jedynym krajem, w którym 6-latek nie może pójść do szkoły, a 12-latka może rodzić dzieci. I myślę, że powinno to być... Powinniśmy się nad tym zastanowić, czy to w ogóle w dobrą stronę zmierza. To przerażające, że w XXI wieku wciąż jesteśmy zmuszeni protestować, buntować się, by kobiety miały normalne ludzkie prawa. Potraktowano je jak ludzi, a nie jak klacze rozkładowe. To przerażające, że posłowie są w ogóle skłonni rozpatrywać taki projekt. Projekt uderzający w pozycję kobiety, jej wolność, jej godność. Projekt ustawy, jaki zaproponowała Ordo Iuris, jest hańbą dla naszego państwa. Jest to ustawa fanatyków, ustawa pozbawiająca kobiety człowieczeństwa. Szczerze, ja się boję. Boję się tego, że w przyszłości nie będę mogła urodzić dziecka z miłości, z osobą, którą kocham. Że zostanę zmuszona. Nigdy nie wiadomo, los jest przewrotny. Jeżeli dojdzie do gwałtu, zostanę zmuszona. Zmuszona do tego odgórnie, żeby to dziecko urodzić. Boję się, że rodząc dziecko, które prawdopodobnie będę kochać, ja umrę, ono może też umrzeć, że nie będę miała prawa o to walczyć. Powiem z doświadczenia, z opowieści, u mnie w rodzinie była kobieta 20 lat temu, która była w ciąży, miała syna, męża, szczęśliwa matka. Zaszła w ciążę, ciąża była zagrożona. Ona tego nie usunęła. Ona chciała to dziecko urodzić, donosiła ciążę, urodziła, ale zmarła na stole. Dziecko zmarło tydzień później. Była to ogromna tragedia dla całej naszej rodziny, dla jej syna, dla jej męża. I nie można było temu zapobiec. Ona chciała, ale nawet gdyby kobieta miała możliwość, gdyby wiedziała wcześniej przy badaniach prenatalnych, że to dziecko jest chore, że ono może umrzeć, że ono może spowodować jej śmierć, ona ma do tego prawo. Ma prawo decydować, czy to dziecko usunie, czy urodzi, czy umrze sama, czy umrze razem z nim, czy dziecko urodzi się szczęśliwe. Walczymy, po prostu walczymy o nasze prawa, niezbywalne prawa. Prawo do życia, bo kobieta wedle ustawy, która jest w tej chwili w dyskusji sejmowej, nie będzie miała prawa niestety do decydowania o sobie, mało tego. Będzie umierała, bo pierwszym priorytetem będzie ratowanie dziecka, więc to jest po prostu ustawa żenująca, średniowieczna i parszywa. Oni nie wiedzą, jaki to jest ból dla matki, która patrzy na swoje umierające dziecko. Oni nie wiedzą, jaki to jest ból dla matki, która widzi swoje dziecko jako roślinkę. Nie wiedzą. To dlaczego oni chcą w ogóle decydować za nas? Dlaczego pozwalamy na to, żeby każda kobieta w tym kraju, nieważne czy jest wierząca, czy jest ateistką, czy jest innego wyznania, miała z góry narzucone katolickie prawa, jakim jest urodzić dziecko, wychować dziecko i być mężem, nieważne czy mąż chla, czy nie. Co to ma być? Mi się to bardzo nie podoba. Moja ciocia, bardzo bliska mi osoba, która praktycznie rzecz ujmując mnie wychowała, nie miała szczęścia takiego, żeby od razu, że tak powiem, od pierwszego strzału urodzić dziecko. Jej dzieci umierały. Kolejne. Jedno po drugim dusiły się. Bliźniaki. Ciąże pojedyncze. I teraz, jeżeli ona miałaby być stawiana na przesłuchanie do prokuratury po 10 poronionych ciążach. Wyobrażacie sobie to, panie? Co ona by wtedy czuła? A co jeżeli trafi się sędzia, który jest stronniczy, pro-life? Co wtedy? Nawet jeżeli to nie będzie nasza wina, my tego mu nie udowodnimy. Jak będzie chciał nas skazać, to i tak nas posadzi. To jest mnóstwo kobiet, które muszą wybierać pomiędzy dzieckiem a sobą. I dla mnie jest to... Nie umiem tego nawet opisać, ponieważ jest to dla mnie straszne, co dzisiejszy rząd, jak on chce ingerować w nasze życie. I jeszcze do tego, jeśli kobieta poroni, a jest to dla niej traumatyczna chwila, bo moja mama kilka razy poroniła i wiem, jak to jest, co ona przeżywała, to jeszcze do tego będzie jej groziło 5 lat pozbawienia wolności. Dla mnie jest to w ogóle nie do opisania. Sądzę, że większość z Państwa, tak samo jak ja, jesteśmy tu dlatego, że jesteśmy przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Chciałabym, żeby telewizja
czy strona internetowa nie przekręciła tego, tak jak zrobiła to telewizja tak zwana narodowa, mówiąc o manifestacji warszawskiej. My nie chcemy aborcji na życzenie. To pierwsze. Druga rzecz, chciałabym powiedzieć, że całe to zamieszanie pozornie mnie już nie dotyczy, ale tylko pozornie. Ja kocham ten kraj, chciałabym, żeby w tym kraju żyły szczęśliwe kobiety, żeby moje córki, moje wnuczki, żeby moje znajome, dzieci moich znajomych były zdrowe, bezpieczne i szczęśliwe. Takiego kraju chcemy. Dziękuję bardzo.